Nie wiem, jaka to będzie. Jak on brzmi? Nie wiem, jak te zawody będą wyglądały. Ale zobaczmy, zobaczmy, co my tutaj mamy. Mhm. Tutaj się. Ojej, tutaj się zaczynają. Wtepniemy się tu. Kurde, jestem strasznie ciekawy, jak będzie się nim ścigało. Teraz jeżdżę na tych wyłączonych wszystkich wspomagaczach, typu kontrola trakcji czy kontrola stabilności toru jazdy. I tym samochodem mieści mi się, jak jechałem teraz króciutko, mieściło mi się całkiem ok. Teraz będę się ścigał, czy raczej kontynuował wycieczkę. Offroad, traili. Dobra, wszystkie samochody. O, o. O, jest obecny samochód. Okej. Ej, no i co jest? A, jest obecny samochód, dobra. Kurde, już myślałem, że go nie będzie. Kiedyś tak miałem, ale tym razem jest. I będę się ścigał. Uśmiech na twarzy, morda uśmiechnięta, jedziemy. Jedziemy rozpoczynać zawody. I pamiętajcie, że nie liczy się, kto pierwszy dotrze na miejsce. Jedźcie bez pośpiechu i podziwiajcie widoki. Ale rzucako, kurde, ja nie wiem, jak na tych zakrętach będę sobie radził. Co my tu mamy? Porsche. O, już też zapomniałem. 900 chyba 59 jakoś tak? 959, no. Nie podoba mi się to strasznie. Przód ma skopany, dupa. No, tył jest spoko, jeśli chodzi o wygląd. Nie jest to auto dla mnie, tył jest mega ok, ale ten przód jest tak skopany w tym samochodzie. Nigdy mi się nie podobał. Dobra, koniec tego narzekania. Jedziemy rozpocząć kolejne mistrzostwo. O kurde! Powodzenia, powodzenia dosłownie. Tutaj były jakieś chyba dwa Mercedesy, których jeszcze nie ozdjęciowałem. Ale dobra, na pewno jeszcze się przytrafią. Co to jest? Aha, to jest chyba Firebird. Firebird, tam mamy znowu Porsche. Chyba Team Forza, tak się nazywa, z tym ciekawym spoilerem z tyłu. 2 km, 2,5 km do celu. Spokojnie sobie dojedziemy, nie trzeba się teleportować. A to jest na pewno Firebird? Nie, to jest chyba jakiś. Pontiac to jest przecież. Jest Pontiac chyba GTO. A tu mamy Hammera. Nie wiem, która klasa, bo tutaj nie będzie to pokazane. Hammer Hayden Alpha. Jezu. Zobaczcie sobie fotki na necie tego samochodu, jak on wygląda w środku. Bo to nie jest. Nie wiem, jak to powiedzieć. To jest wersja Alfa. Ta wersja Alfa została tak naprawdę wypuszczona niedawno. Ona w stosunku do wersji tej pierwszej, bo to jest tak naprawdę. Ojej, to jest ten zajebisty Mercedes. Dobra, wracając do Hammera, bo zgubię wątek. H1 Alfa to jest. Unowocześniona wersja starego Hammera H1. Zobaczcie sobie, jak luksusowo ten samochód wygląda w środku. Odpalcie sobie, nie wiem, jakieś wideo na YouTubie, jakieś fotki na Google'ach, cokolwiek. Po prostu wow. Jest w nim tak zajebiście dużo miejsca, że jeśli, nie wiem, masz jakąś pokoju wersalkę czy łóżko, spokojnie mógłbyś włożyć do tego samochodu do środka i no może nie byłoby dużo miejsca dla pasażerów wtedy, ale byś spokojnie to zmieścił. On jest zajebiście szeroki. Nie wiem, jak można w ogóle tworzyć tak zajebiście szeroki samochód pasażerski, stworzony głównie do przewożenia ludzi. Urywa łeb po prostu, ale zerknijcie sobie koniecznie, kto nie wie, jak to wygląda. W tej kategorii mamy kilka prawdziwych bestii. Rzucimy je na różne trasy rozmieszczone po całej Europie. Wybierz wyścig i ruszaj. Mhm, dobra. Ruszamy w takim razie. I tu mamy pierwszy wyścig, w którym warto wziąć udział. Wow! Jak ten samochód śmigać? No po prostu uśmiech na mordzie się robi sam. Dobra, myk, myk, myk. Co ja zrobiłem z tym samochodem? Powinienem czuć jakieś wyrzuty sumienia, jak myślicie? Czuję troszeczkę, że z tyłu jest za mały docisk i przy zakrętach czasami jest problem. Wow, mamy tu BMW, mamy tu Mercedesa, Land Rovera, mamy tam Porsche,
Cayenne. Zobaczymy, jak pójdzie. Ole, szpędzą te wozy. Kurde. W klasie S1, no. Kurde. Ale dobra, spokojnie. Zobaczymy, jak oni radzą sobie na zakrętach. Bo może z moim autem jest coś nie tak, nie wiem. Jak to robią? Aha, dobra, ja też tak mogę. Okej. Oj, ale Cayenne bardziej mi się podoba od tego mojego Chevroleta, taki jest... to jest Chevrolet, dobrze mówię w ogóle? Chyba tak. Nie, to nie jest Chevrolet, to jest Cadillac. Kurde. Wszystko się myli, jak nagrywasz odcinki. I starasz się skupić na nagrywaniu i robisz głupie błędy językowe, głupio nazywasz różne rzeczy i nie idzie ci w ogóle. No, ale będę mówił Escalade i się nigdy nie pomylę. Po prostu zawsze kojarzę tą bryłę z nazwą Escalade i już. W ten sposób zawsze będziecie wiedzieć, o co chodzi i nikt się tam nie czepi. Hej, Lucek, to nie jest Chevrolet! To jest Cadillac. Cadillac? Na pewno Cadillac? Na pewno. Dobra, mamy kolejny punkt umiejętności. Nie wiem, za co się tam dostałem. Zdecydowanie lepiej dla mnie, w moich oczach, wygląda Land Rover. Wiecie dlaczego? Kiedyś jak mieszkałem w Krakowie, było tam wiele takich egzotycznych nawet samochodów. Widziałem Audi, normalnie tak jak sobie, nie wiem, dojeżdżałem do pracy czy cokolwiek. Widziałem Audi R8 5.2 z tymi takimi śmiesznymi felgami. Samochód niesamowicie szeroki, konkret. Widziałem na porządku dziennym, bo Audi tak nieczęsto było spotykane, przynajmniej przeze mnie. Zresztą kto by kupował na tamte drogi Audi, bez kitu. Szkoda samochodu jak cholera, no ale mniejsza z tym. Widziałem na porządku dziennym Porsche Turbo. Moment, to było 911, o shit. 911 Turbo, ale co to? A, już wiem, nie, sorry, to nie było Porsche Turbo. To była Carrera 4S, jakoś tak się nazywała. No i właśnie widziałem raz Land Rovera. Samochód tak naprawdę niepozorny z wyglądu, no po prostu Range Rover, tak? Ale pewnego razu widziałem właśnie taką sytuację, że stał ten Range Rover i tak bardzo, dość głośno brzmiał. Nie wiem, co on miał pod tą maską, ale ten dźwięk to był konkret. I tak tego zajechał. A ja byłem naprawdę daleko od tych świateł i tak podjechał pod te światła, tak tam sobie chodzi pod tymi światłami i nagle dosłownie zielone światło, dupa mu siada, on tak do przodu wyrwał, że z tyłu samochody zostawił na 100 metrów albo i 200 metrów i on sobie po prostu tak ruszył, ale potem od razu skręcał. To było niesamowite. Ten Range Rover zrobił na mnie takie wrażenie, że to jest szok. Niesamowite przyspieszenie. Chciałbym pojeździć takim autem. Tak troszeczkę mi głupio jest teraz i będąc z wami szczery, przepraszam za takie czasami moje pomyłki, jak tam przekręcę nazwę jakiegoś samochodu albo nazwę takiego Cadillaca Chevroletem. Ale no to czasami też wynika ze zmęczenia, czy tam z tego, że staram się skupić na jeździe i na opowiadaniu. Ale mam nadzieję, że trzymacie ten główny wątek mojej rozmowy i że nie będzie wam to specjalnie przeszkadzało. Postaram się jakby korygować podczas rozgrywki, chociaż naprawdę nie jest to dla mnie łatwe. Nie jestem aż tak inteligentny jak niektórzy, którzy piszą te komentarze i wiedzą dokładnie, jaki jest tam samochód, jaka jest tego nazwa i w ogóle. No. Nie no, śmieję się teraz. Oczywiście poprawiajcie mnie w komentarzach, jeśli coś tam powiem głupiego. Ja się w ten sposób też uczę. Też coś może zapamiętam i będę starał się poprawiać. Dobra, tutaj mamy kolejny wyścig. No i poprzednia pozycja nie była obiecująca. Zająłem chyba 8 miejsce, naprawdę bardzo mało punktów zdobyłem. Tych wyścigów tutaj mamy 4, więc będę musiał się naprawdę tutaj postarać, aby zdobyć lepszą pozycję w klasyfikacji generalnej. Jeep Grand Cherokee mi się podoba, podoba mi się Porsche Cayenne. Escalade wybrałem dlatego, że go miałem już w moim garażu.
Nie jest to natomiast samochód, który mi się podoba ze wszystkich, jakie są tutaj dostępne spośród SUV-ów w tej grze. Nawet to BMW tutaj, które sobie jedzie przede mną, bardziej mi się podoba, bo nie jest takie strasznie kwadratowe, takie brylaste. Chociaż to jest właśnie domena SUV-a, każdego SUV-a, że on jest brylasty. Nie, więc nie powinienem się tym aż tak przejmować, ale jednocześnie mógłby być troszeczkę mniej kwadratowy. Dobra. Muszę się skupić. Najlepiej chyba jechać po tej cienkiej dróżce. Ona jest... O! Ona jest asfaltowa. Warto się by było tego trzymać. Ej, to jest... Te samochody były dostępne chyba w Multiku. Miałem tutaj taką sytuację, że jechałem właśnie w mojej korwecie ZR1 z 95 roku. Przede mną jechało Gallardo! Orzesz, mordesz. Pominięto punkt kontrolny. Zajebiście. Da się to cofnąć? Cofaj, cofaj. Dobra, da się. Co? No nie mogę, co? Nie, no tak to ja się nie bawię. Jak to tak? Cofaj. Cofnij bardziej, nie mogę cofnąć bardziej. Pff, ale lipa od początku. Na czym to ja skończyłem? No, miałem tutaj taką sytuację, że przede mną jechało to nieszczęsne Gallardo. Samochód się rozwalił, w ogóle gdzieś tam poleciał w kosmos, a mi się udało ładnie wtedy wylądować i dosłownie zdobyłem sobie drugą pozycję, z której byłem bardzo, bardzo dumny. Ale też często się zdarzało tak, że ktoś tam się trzymał zaraz za mną, używał mojego cienia aerodynamicznego, żeby mnie wyprzedzić przed samą metą. Chociaż ten cień aerodynamiczny tutaj w Fordzie, on nie jest taki mocny jak powiedzmy w The Crew. Jednak też jest jakoś tam odczuwalny i rzeczywiście samochód lepiej przyspiesza. Warto używać tego strumienia podczas ścigania się. Nawet tutaj w singlu daje to dość tam sporego kopa. Ops, rozwal się, rozwal! Aż ty! Ja tutaj wziąłem sobie obniżenie do tego samochodu, więc nie jest to samochód offroadowy. Ależ on brzmi, to jest niesamowite. Myk, myk, myk. Wow! Tak, i teraz się odezwało ustawienie dyferencjału 80 do 20. Powinienem chyba jednak ustawić tutaj dyferencjał też bardziej naprzód. Standardowo w Escalade ustawiony jest ten dyferencjał, tak jak widzieliście, 50 na 50. Coś koło tego, bo szkurde, już myślałem, że punktu nie zaliczyłem. Coś koło tego powinienem zrobić, bo czasami rzuca ten samochód i to nie jest dobry efekt. Powinienem to zlikwidować. Dobra, czwarta pozycja, nie najlepiej. Zobaczymy, który będę w generalce. Na pewno poprawimy sobie ten dyferencjał za moment. Samochód wyrzucało na boki, to nie było fajne. Stać cię na więcej. Skup się. Możesz wygrać kolejny wyścig. Szósty w klasyfikacji generalnej. Lamborghini. To jest też bardzo fajne Lamborghini, które widzicie tam w tle. Zapomniałem nazwy, bo no mało występuje w grach. Zobaczcie sobie, po lewej stronie jeden z samochodów się buja, chyba ma zainstalowaną hydraulikę. Widzicie tak za tylnym zderzakiem, tylną klapą mojego Escalade'a? Buja się na boki. Dziwne. Dobra, o teraz dostaję nagrodę 1000 kredytów za pokonanie kogoś tam. Czasu raczej mnie to nie zachęca. Kolejny poziom. Tak, zdobyłem kolejny poziom, czas zakręcić kołem fortuny. Mam nadzieję, że tym razem będzie sam... O, co tam było? Coś czarnego, fajnego. Znowu wygrałem kredyty. Nie fajnie. No ale dobra. Chodźmy sobie teraz do Centrum Horizon i zmieńmy troszeczkę ten dyferencjał. Co mi tu jeszcze nie pasuje? Może uda się polepszyć jakoś start. Może uda się... Zobaczmy, co się da zrobić. O. Hej, nie wstydź się. Wejdź, naprawimy twój wóz. Dobra. Przyspieszenie spada, gdy włożę sobie tu lepszą oponę. Ale wejdźmy do tuningu. Spróbuję zainstalować ten spoiler. Spadnie przyspieszenie? Powinno. Przyspieszenie spada. Prędkość spada. Prędkość nie zależy mi tak naprawdę na prędkości. Bardziej zależy mi na przyspieszeniu.
Ale tutaj też ważny jest docisk. Ta dupa mi troszeczkę lata, to za sprawą też tego, że mam dyferencjał ustawiony tak jak mam ustawiony, czyli w przeważającej mocy na tył. Nie wiem jak to powinno się profesjonalnie powiedzieć, ale ja mówię tak po swojemu. Dobrze, myk, dajmy teraz powiedzmy 60 do 40. Co tu możemy? Tak, docisk. Siła docisku, pokonywanie zakrętu. Dajmy troszeczkę większy docisk na tył. Hmm. 271 km/h prędkość maksymalna. To nie jest dużo, ale naprawdę więcej nam nie potrzeba. Możemy ze skrzynią biegów się pobawić. Możemy polepszyć tutaj przyspieszenie przez skrócenie biegów. Zobaczymy, o ile prędkość maksymalna nam spadnie. Do 248 km/h to jest naprawdę akceptowalna prędkość maksymalna. Zależy nam o najlepszym czasie. Zobaczcie, jeszcze możemy te biegi skrócić. 243 było, teraz będzie 234. Myślę, że taka prędkość naprawdę nam wystarczy, nie potrzeba tutaj nic więcej. Tutaj ciśnienie ok. Zobaczymy, co się teraz stanie, jeśli włożę sobie inne opony do przodu. Bo wcześniej mieliśmy inaczej moc ustawioną, ale zobaczcie, że te statystyki świecą się na zielono i czerwono, ale tak naprawdę nic się nie zmienia. Może tam jakoś delikatnie się coś zmienia w tym przyspieszeniu. A tutaj niby też coś tam spada, ale hamowanie się polepsza. Spróbujmy. Może tu rzeczywiście trzeba wybrać jakiś kompromis między tymi ustawieniami. Musimy wybrać, czy chcemy mieć zajebiście dobrą trakcję, czy lepsze przełożenie tej mocy na rzeczywiste osiągi. Właściwie powiedziałem jedno i to samo. Chodzi tutaj o reakcję bardziej. Jak myślę, mocy mamy tutaj ok. No, start, zobaczymy, czy buksujemy na starcie. Teraz powinienem lepiej startować. Ten kurde samochód to jest jak wagon, on jest strasznie długi. Żałuję, że nie wziąłem jakiegoś Cayena, no. Cayenne jest bardziej zgrabny. Porsche Cayenne. No i osiągamy prędkość maksymalną 235 km/h. To absolutnie nam wystarczy do pokonywania tych wszystkich tras. Biegi są skrócone, a więc też przyspieszenie powinno się polepszyć. Dobrze. Kolejne zawody są tutaj. Myk, myk. I zostały nam dwa zawody do końca. Nie wiem, który jestem w generalce, ale pozycja na pewno nie jest za dobra. Zjedziemy sobie tu. Troszeczkę na skróty i jedziemy prosto na zawody. O! A może nie? Co tu, jakieś tory są czy coś? A nie, to jest jakiś wiadukt. Pociąg jakiś tu jeździ czy coś, nie wiem. Dobra. No i zostały nam dwa wyścigi. No jestem ciekawy, co zrobi nasz Escalade. Czy rzeczywiście będzie lepszy na tych wyścigach, czy jednak pozostanie gdzieś tam z tyłu. Chociaż tak naprawdę szło mi już lepiej na tym drugim wyścigu. Ale nie mam mi iść lepiej, tylko ma mi iść najlepiej. Mam wygrać teraz, bo... O, widzę, że z hamowaniem jest lepiej. Teraz mam wygrać, no mam wygrać, żeby wygrać w ogóle mistrzostwo, to jest bardzo ważne. Startujemy. A jak myślicie, co się stanie? Nie mam pojęcia. Dobrze, o fuck, mamy jeszcze deszcz do tego. No, to na to czekałem po prostu. No ale dobra, zwiększyłem nacisk na tył, docisk na tył. Troszeczkę zwiększyły się osiągi przez zainstalowanie szerszych opon, a także skróciłem biegi, więc przyspieszenie powinno być lepsze.
Zobaczymy jak będzie. No nie, oni na pewno mają lepsze przyspieszenie od mojego SUV-a. Mój SUV, Jezus, ten spoiler wygląda dziwnie. Ja bym go wypieprzył, jeśli chodzi o wygląd. No ale nam tu też zależy na parametrach. Okej, okay. Miałem teraz taką sytuację, że zahaczyłem troszeczkę pobocze, więc troszeczkę wyleciałem z tej trasy. No i udało się samochód sprowadzić na dobrą drogę. Jednocześnie zauważyłem jakąś taką blokadę przy przyspieszaniu, zupełnie jakbym miał za duży docisk. Z przodu jedzie chyba Lamborghini, o którym wam wspomniałem na końcu poprzednie. To jest Lamborghini na pewno? Chyba Lamborghini. Bardzo, bardzo, bardzo fajny SUV. Zobaczmy, czy to na pewno Lamborghini. Jakie to Lamborghini jest, jak się nazywa, jeśli to Lamborghini. Lamborghini Urus. Nie, no Urus, dobrze powiedziałem. Ale tak trudno przeczytać to inaczej jak Ursus. Nie wiem czemu, ale no Lamborghini trochę urósł. Dobra, jedźmy, gońmy go. No Lamborghini to już jest jak Lamborghini, no musi wyglądać zgrabnie. Ten samochód rzeczywiście wygląda bardzo zgrabnie. No ale powtarzam, skoro miałem Escalade'a, no to testujemy tego Escalade'a. Patrzymy jak nim się jeździ. Te samochody z tyłu, w ogóle ja mam wrażenie, że ja jestem tutaj za duży. Co ja tu robię w ogóle tym autem? No jest za duże na te zawody. Zobaczcie jaki to jest wielki wagon w porównaniu do tego. Ojej, coś mi się tu z oświetleniem popsuło. Sorry, będę musiał to naprawić zaraz. W porównaniu do tego Lamborghini tu. Wezmę sobie moją drugą lampkę. Dobra, włączona jest. Okej. Sorry za te problemy techniczne, ale już powinno być wszystko okej. Nie wiem jak mnie widać, nie mogę się spojrzeć na moją kamerkę. Pogonią mnie tutaj. Ja jadę w moim Escalade, więc... O kurde, już się bałem, że tego nie można rozwalić, ale można. Słuchajcie, jest to na pierwszej pozycji, jadąc na poziomie trudności nie do pokonania. Idzie mi teraz znacznie lepiej po zainstalowaniu chyba wszystkich możliwych części, jakie można było wsadzić do tego samochodu. I nie mam tutaj jakiejś ogromnej mocy. Bo nie mam. Ustawiłem troszeczkę inaczej ten dyferencjał, zupełnie to co widzieliście przed chwilą. I samochód spisuje się moim zdaniem lepiej. Chociaż ci z tyłu mnie doganiają, nie mogę dać się wyprzedzić. Nie, spadaj, 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 spadaj. Spadaj, nie. Jeszcze trzeci będę. Ach. Nie jest tak źle, możesz nad tym popracować. Kurde, na prostych ten mój wielki wagon odstaje strasznie. To bardzo niepożądany efekt. Facepan, słono kurde, mogłem być pierwszy. Dlaczego on tak głupio? I zobaczcie, że on w ogóle na tych bezdrożach nie zwalniał. Jechał po piachu, po jakichś tam kurde kocich łbach, a i tak jechał tą samą prędkością co ja. No to jest niesprawiedliwe, to jest naprawdę niesprawiedliwe. Jak tak można oszukiwać biednego ludzka, który tutaj zgarbiony nagrywa, zgarbiony, spocony, głodny, spragniony nagrywa odcinek. Spragniony, a propos spragniony, coś tam jeszcze mam, tej herbatki zaraz sobie łyknę. O, o proszę, Sky tam nie leciał już bokiem. Mi się udało z tym jakoś poradzić, z tym zarzucaniem dupy w moim Escalade'zie, ale teraz mamy offroad. No i sprawdzimy jak ustawienie dyferencjału zmieniło parametry mojego samochodu, mojego kurde wielkiego pociągu, wagonu. Teraz nie zależy to od ciebie, ale jeśli wygrasz ten wyścig, wciąż będziesz mieć szansę na zwycięstwo w mistrzostwach. Teraz to nie zależy od ciebie? O co chodzi, czyli co już, no mam szansę wygrać chyba. To zależy czy ten lider ukończy na przykład trzeciej pozycji chyba. Czyli mam za mało punktów. Uuu. Musimy znaleźć tutaj lidera i go gdzieś tam zepchnąć, krótko mówiąc. Ale zobaczmy, może uda się wygrać. Jeśli nie, to będą to pierwsze zawody, które przegram i prawdopodobnie będę musiał zacząć od nowa. A jeśli ja będę zaczynał od nowa, to wtedy wezmę sobie jakiegoś innego SUV-a. Kupię po prostu
nawet takiego Lamborghini czy Range Rovera. Ale najpierw zobaczymy, nie ma co wyprzedzać faktów. Skupmy się na wyścigu, jeszcze wszystko jest możliwe. Oj. Nie tak, Lucek. Dobra, tutaj. Dobra. Ależ to pięknie wygląda, ja dziękuję, takie wyścigi. Kurde. Mogłem się rozwalić od takiego skoku. Troszeczkę źle podjeżdżam. Będę musiał ostro hamować. Oj, shit. Cofamy, aż do miejsca, gdzie źle zjechałem. Chciałem sobie skrócić, no ale niefortunnie okazało się, że lepiej jechać za nimi, bo muszę tutaj zrobić spory łuk. Tak, gdy jadę sobie moją... O, fuck, zarzuca tu pysza, zarzuca strasznie. Jak ja pojechałem? Pominąłem, zajebiście. Ciężko jest, ciężko się utrzymać, naprawdę. Gdzie jadę? To nie tak miało być. Cholera. Dobra, musimy trzymać się górą, tak jak oni. Nie ma opcji, no. Lucek bardzo chce wygrać, ale nie jest to takie łatwe. Dobra, już tam gdzieś w oddali widzę metę. Straszna sprawa. O, jeszcze mnie spychają. No kurde, ile oni ważą? No zobaczcie, ja ich spycham, a on nic, po prostu sobie jedzie. Teraz nie, no to jest porażka jakaś. Cofam. Ja się z nim spycham, pcham go, on normalnie we mnie jedzie. Jak, nie wiem, jakiś, kurde, nie wiem jak to nazwać, ale denerwuje mnie coś takiego. Jak on może być taki twardy do spychania? A we mnie już lecę w kosmos. Spadaj ty, kurde, kwadraciaku głupi. Dobra, tu jest jeszcze szansa, widzę tam kilku... ale go wywaliło. Masz za swoje, instant karma. Tu mamy coś ciekawego. Może uda się coś zdziałać na tym ostatnim zakręcie. O, w dupę, nie udało się. Jednego tam zepchałem, bardzo mu... O, okej, już mnie wyprzedził. Kurde, ciężko, będę musiał powtórzyć te całe mistrzostwa. Ale już na pewno nie tym samochodem. Nie mam zamiaru powtarzać tego wyścigu. To będą pierwsze mistrzostwa, które mi po prostu nie wyjdą. Chcę wziąć inne auto i chcę je zajebiście stuningować. Będzie to na pewno jakiś zgrabniejszy SUV. Nie będzie to ten Escalade, który jest za duży. Czy ja to wygrałem? Nie, chyba nie wygrałem. Który do diabła byłem? Po prostu chyba muszę następne mistrzostwa wygrać. Bo to były jedne z kilku tam mistrzostw, które trzeba robić. One widzicie, że w niektórych przypadkach się powtarzają. Zauważyłem, że ten pad, jeśli chodzi o pady, to nie ma tutaj takich... mistrzostwa w ramach tej wycieczki. Kiedy będziesz gotowy, spotkajmy się w centrali Saint-Martin i wrócimy na festiwal, na imprezę rozdania nagród. Okej, spoko. Tutaj nie ma śrubek takich, o. I tak fajniej się go nawet trzyma, chociaż nie ma aż tak dużej różnicy. Dobra, czas kupić nowy samochód. Będzie to na pewno SUV. Muszę dać w kość tym cholernym oszustom, którzy się tak strasznie spychali. Więc chodźmy do centrum. Tutaj jest też centrum Horizon. Myk. Kupię nowy samochód teraz i w następnych odcinkach zobaczymy, co się... Na pewno da się coś zdziałać tymi samochodami, które są mniejsze, nie są takie kloczaste. Na pewno są lepsze od tego mojego kurde wielkiego kloca. O kurde, ten samochód pięknie wygląda. Sortuj. Klasa rocznik nawet. Wartość, seria mistrzostw. To chyba chodzi o klasę. No i co? Wybieram. A, filtruj, nie sortuj, Boże. Dobra, Hypercars. Extreme Offroad, to chyba te były. Zobaczmy. Nie, to nie te. Ale tymi też się później zajmiemy.
To chyba chodzi o offroadowe. Chociaż SUVy... Co to za... Nie. Może to te były. Tak! To były te, kurde. Lamborghini jest do kupienia w dodatku. Range Rover też. Cholera, będę musiał kupić dodatek, żeby... Ach, nawet Grand Cherokee jest zablokowany. Będę musiał kupić... No jeszcze BMW jest.